dostać. Dobra, nieważne. Zaraz mi tu wyskoczą na ryj pewnie jakiś. Karbiety oczywiście. Pulsacyjnego 49. On cały czas za mną szedł. Bez nóg. No proszę, myślałem, że co to jest za te dźwięki dziwne. Super, nie wiadomo chociaż. Spokojnie można łazić tutaj. Pomagać tutaj, nie? Są jakiś ten, nie, czy coś. Te truchła się walają. Spoko, ale ta pierwsza broń tak jest też okej. Okay. I finally convinced Jurgens to show me the video feed from the colony. And what I saw was glorious. Breathtaking. Miners undergoing a transformation into something extraordinary. I must know more. Even as the believer within me wants to become one of them, the scientist needs to uncover their secrets. I need to study one of these necromorphs, as Kain so clinically puts it. I need to witness this infection firsthand. Perhaps that patient from the colony. Czyli jednak to są koloniści zainfekowani przez nekromorfów. No proszę. To nie żadna obca rasa. Dobra, to idziemy dalej. Aha, mieliśmy wejść do chyba tego pokoju, nie wiem czy tu byliśmy, byliśmy już. Jeszcze nie byliśmy, tu nie byliśmy. What in God's name is going on down there? I think that's precisely the point, Doctor. God's work. I'm not so sure of that. We have to assume that the colony's problems are somehow connected to the marker. You can assume all you want to. I do not. The marker is glorious and divine. You know that.
God moves in mysterious ways. Anyway, we'll have it on board tomorrow. You can analyze it all you want to. What are you so worried about? Worried? Captain, people are dying down there, killing each other. Is this madness, the transformation unitology teaches us? Doctor. Terrence. There will always be risk when the stakes are high. And here, they're enormous. It could change everything. And that's what worries me. O jakim znaku oni mówią? O co tu chodzi? Czy oni musieli chyba coś, nie wiem, wykopać czy co? Jak mówi się o znaku? Co ma Bóg do tego, no przecież ludzie, no. Kopaliście gdzieś i... Kopaliście coś, no i tyle, wszystko w temacie, tutaj nic... Naładujmy sobie tego. Ładowanie stazy. Tak, tu byliśmy. Tam byliśmy. Tu nie byliśmy. Dobra, zobaczmy co jest w tych szafkach. Energię mamy. Energię mamy, dobra. Zapiszmy sobie. Tak, oczywiście. I idziemy. Już się klimat zmienił. Ej, stary! Co to jest? Stary, nie wiem czym jesteś, ale... Oni eksperymentowali. Znaleźli to i hodowali zarodki. Kurde. Co za... Tak to się właśnie kończy. Eksperymenty. Coś sprawdzę, już wracam znowu do gry. Dobra, już wracamy. Sorry, ale strzałka mi się cały czas połowę. Kurde, jego mać. Mam zestaw stazy. Się rusza. Dobra. Dobra.
Spadaj, Wizo. Ode mnie, z daleka. Fuck. Jeszcze gdzieś tu siedzi? Jest ta bomba, okej. Alright, that thermite you picked up should be able to melt through the barricade. Use the shock pad to ignite it. Hope I can hold this position. I can hear something big moving out there. Coś dużego. Jest, nie? Jak mi się wydaje. Dobra, zanim weźmiemy sobie tą kwarantannę. Gdzieś tu był. Nie magazyn. To chyba nie tu. Dobra, ale zapiszmy sobie już wcześniej. Gdzie jest zapisywanie? Tu jest. Okej, to już wiadomo, o co chodzi. Nie wiem, co to jest, ale brzmi przerażająco. Już ciemno się porobiło. Super generalnie. Wali głową w ten. Cóż, no, nie dla niego to są przygody, bo stracił głowę. Yeah.
wiem, co to było. You found something down there, didn't you? Yes, we found something. So the texts were right all this time. I wouldn't be certain of that. There was nothing divine in what I saw. We must embrace this. We are the first witnesses. Matthias isn't letting anyone down in the colony. It's under quarantine until we learn more. To hell with Matthias. He of all people should know that this is greater than him, or the operation, or even the company. This is our deliverance. Keep your damn voice down. People are dying down there. Only the worthless and the unbelievers. But I believe. Do you believe, Terence? Do you? Proszę, fanatycy. Kierunek jest zapełniony. Może tu jest coś, co by nam się przydało, w sensie ten magazyn. To jest tylko warsztat. Kurde, szkoda. Dziennik medyczny. Doktor Warwick, pierwszy oficer psychiatryczny, raport z obserwacji psychiatrycznych. Pacjent Harris B., pracownik PM. Harry śpi po otrzymaniu kolejnego silnego środka uspokajającego. Bez pomocy chemicznej wydaje się dosłownie niezdolny do snu. Większość ludzi ulega wyczerpaniu po więcej niż 50 godzinach aktywności, bez względu na chęć zachowania przytomności. Nie Harris. Dziwne są także jego wyjaśnienia dotyczące wydarzeń w kolonii, które brzmią podobnie jak w przypadkach paranoi obserwowanej przez nas w innych miejscach planety. Jego wina nie ulega wątpliwości. Dwóch oficerów ochrony było świadkami, jak wziął za zakładnika Draciarello i zamordował pielęgniarkę Evans. Oni wypierają się swoich czynów. On nie wypiera się swoich czynów. Twierdzi jednak, że to nie był akt zbrodni, ani nie czuje się winny. To klasyczne zachowanie socjopatyczne, choć Harris nie przejawia żadnych innych symptomów. Jest uprzejmy i przyjacielski, zdolny do odczuwania empatii, przedstawia własne pomysły. Jeśli jednak spytać go o morderstwo, wycofuje się i zamyka się w sobie. Objawiając zachowanie schizofreniczne, ma również okresowe napady halucynacji, podobne do tych, które mają inni koloniści. Harris twierdzi, że groził doktorowi, ponieważ musiał powstrzymać sny i twarze. No proszę. I że zabiłby jeszcze raz, aby uczynić to znowu i jednością. Nie wiem jeszcze, co to znaczy. Wyjątkowo interesujący przypadek. Nie wiem, czy takie czytanie wam coś wyjaśnia, ale niedużo. No. Warsztat. Możemy sobie zmodyfikować, bo z tego co wiem, mamy jeden moduł. I co by tu usprawnić? Nie wiem, czy karabin pulsacyjny byłby dobry. Ale... Moduł kinetyczny, moduł stazy? Może Rick? Ja bym poszedł te w punkty... Nie, przecież miałem węzeł. Co ja z nim zrobiłem? Kurczę, nie wiem, co się z nim stało. Już chyba wykorzystałem, albo mi się coś kićkało, nie? Dobra, to gdzie nas prowadzisz, kolego? Idziemy tam. To był kinezy. Okej. To był F, tak?
chyba o to chodziło, nie? Tak mi się wydaje. Ciach, babkę w piach, a co? Znowu jakaś franca. Co to? A, to jest ten defibrylator. Tak? Czy co? Tak to miało działać. Nie? Nie tak? Chyba nie tak. Okej, spróbujmy jeszcze raz. Chyba, że trzeba go naładować, ale jak go naładować? Chodzi, ale tu chyba znajdziemy odpowiedź. Żeby już nie chodził. Pocisk pulsacyjny. Kierunek zapełniony, pasowałoby się czegoś pozbyć, chyba tak zrobimy. Pozbędziemy się tego stazy chyba, nie? Tak. Będziemy mieli wtedy jeden slot wolny. Wiedziałem, że tu wyskoczy franca jedna. O Jezus, o Jezus. Co z tym zrobić, kurde? Tam chyba uzyskam odpowiedź, widzę. Mam nadzieję. To jest warsztat. Sobie oczywiście zwiększymy. Hmm.
Gefit miał zapełniony. Jeżeli podobał Wam się mój filmik, zostawcie łapkę w górze oraz zasubskrybujcie mój kanał. Nie zapominajcie o magicznym dzwoneczku, który powiadomi Was o każdym nowym filmie. Dzięki bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!